Tak, są trzy gatunki. W Polsce mamy trzy gatunki i dwa wyraźnie związane z wsią. Jeden najbardziej związany z wsią to jest dymówka, to jest ten ptak, który gdzieś się wewnątrz ogół, chlewni, prawda, i tak dalej, we wnętrzach pomieszczeń. W mieście niewiele ma takich możliwości zagnieżdżenia się, prawda. Drugi to jest oknówka, to jest ten, który przylepia gniazda do pod okapem, prawda, w zagłębieniach okiennych, pod balkonami, pod mostami, prawda. I to są te dwa. Panie, mam trzy. A trzeci to jest brzegówka, która robi dziury, prawda, w brzegach. No więc oknówki często budzą kontrowersje, prawda, bo to jest zabrudzenie, prawda. No ale to jest zabrudzenie, powiedzmy, zabrudzenia, które powodują gołębie, to jest zabrudzenie w skali jednego okna. I to jest, powiedzmy... Można sobie z tym poradzić. Tak, to jest decyzja właściciela tego okna, prawda. W ostateczności może powiesić tam folię jakąś, prawda, albo dać półeczkę. I to jest sprawa obecności tego ptaka od powiedzmy połowy kwietnia, kiedy on przylatuje, tam do końca sierpnia, czy do początku września, kiedy odlatuje, kiedy ma małe, czyli powiedzmy w sierpniu się to kończy i wtedy można już... No właśnie, ale te małe ptaszki, jak one wędrują? Znaczy rozumiem, że są trzy, ale u mnie się wydarzyło... Mówiła to jaskółka. O jaskółka. Ja pamiętam, że tuż przed odlotem to ona u mnie na balkonie usiadła i chyba oklepiony był pan. Tak, w Warszawie. Tak, one poćwierkają, po czym następnego dnia już ich nie było. Mhm. I mi się zrobiło bardzo przykro, bo jak gdzieś wyczytałem, że w ogóle znaczna część z nich w ogóle już nie wróci. Dużo jej ginie. No, giną niestety, tak. A poza tym, czy one gdzieś w Afryce jest określone to miejsce, gdzie one się zbierają, czy też? Jaskółki chyba w środkowej Afryce zimują, nie jestem tego pewien. Jest to dystans, powiedzmy, bliski 10 tysiąca kilometrów. Lecą, nie lecą stadami, lecą bardziej indywidualnie, że tak powiem. Tak, może jeden, dwa, powiedzmy jakieś niewielkie te, ale bardziej lecą takim szerokim frontem, nie są to wąskie korytarze, powiedzmy, a szerokim frontem indywidualnie. Lecą, czyli znają tą trasę, prawda, z programu wrodzonego.